Dzień dobry Państwu. Kabaret Paranienormalni rozpoczyna cykl Krynica źródłem kultury. Może się Panowie przedstawią po kolei? Chyba nie muszę się przedstawić, wszyscy mnie znają. Oczywiście żartuję. Nazywam się Igor Kwiatkowski. Wcielam się w postać Mariolki. Dzień dobry. Robert Motyka, Kabaret Paranienormalni. Jestem kolegą Mariolki zazwyczaj. Witam, Michał Paszczyk. Ja się wcielam w rolę takiego małego chłopaka, który się kręci koło dużych chłopaków. Panowie przyjechaliście z Jeleniej Góry. Jak się tutaj podoba w Krynicy? Co prawda to też takie, góry. Takie nasze trochę klimaty. Znaczy może nie do końca Jeleniej Góry, bardziej Karpacza, tudzież Szklarskiej Poręby. No jest pięknie. Ja powiem szczerze, że chociaż pochodzę z Jeleniej Góry, to dopiero w zeszłym roku odkryłem narty. Że jest coś takiego, że właściwie od domu do Szklarskiej Poręby na stok mam 30 minut jazdy, więc po prostu rzut beretem i nadrabiam te wszystkie lata zmarnowane. No pewnie powielam trochę taki stereotyp, jak osoby, które mieszkają nad morzem, nie chodzą, prawda, nie kąpią się w polskim morzu. No to ja faktycznie przez wiele lat po prostu widziałem tylko Śnieżkę i tylko podziwiałem tych, którzy tam wchodzą, ale w tym roku nadrobiłem. A ja chciałem powiedzieć, że mają Państwo piękną zimę. Nie wiem, jak jest co roku, bo dawno nie byłem. Natomiast dzisiaj wjeżdżając do Krynicy powiedziałem głośno, że zima jest piękna i że jeszcze gdzieniegdzie widzę trwają święta, ponieważ mnóstwo jest tych ozdób bożonarodzeniowych, co tworzy wspólnie ze śniegiem całkiem bardzo taki, powiedziałbym, przyjemny klimat. A jak Pana wrażenie? No, ja jestem z Wrocławia, więc z góra mam niewiele wspólnego, ale tak sobie pomyślałem, popatrzyłem na te wszystkie zaspy tutaj, na te góry i u nas na naszej ulicy tak z tego śniegu usypano taką górkę i nie była tak duża jak tutaj te góry. Nie. Kawalarz. Myślałem, że się rozglądasz i mówisz, brakuje bałwana i stanę. A bałwan w samochodzie. Wspomniał Pan o Mariolce. To był pierwowzór istniejącej dziewczyny, tak? Mariolka? Tak. Była taka dziewczyna, znaczy nie miała na imię Mariola, ale można powiedzieć, że od jej sposobu mówienia, komunikowania się wszystko się zaczęło. To jest taki sposób i intensywnego wyrażania emocji. To jest Mariolka najpierw mówi, potem myśli i faktycznie była taka dziewczyna. Miała inaczej na imię, nie była blondynką. Serdecznie ją pozdrawiam, jeśli wie, że to o niej. Oczywiście nie chodziła w sederka w paski, tak naprawdę tam mnóstwo to się później. To już Mariolka zaczęła żyć własnym życiem, ale można powiedzieć, że Mariolka jest na faktach. I chyba też możemy powiedzieć, że Mariolka pierwowzór to nie była blondynka. I nawiązując do tego, co mówi Igor, że Mariolka najpierw mówi, potem myśli, tak jest, ale jej się to wybacza. Nawet jak padają z jej ust czasami dosyć infantylne jakieś rzeczy, to jednak wszystko wybacza jej się to i się za to w zasadzie ją chyba kocha. No. To ja też jako trzeci powtórzę, że Mariolka pierwowzór nie był blondynką. Nie powiem, że to Dorota, bo przecież się dowie, co wtedy będzie. Ale ja określiłem z kolei Mariolkę jako taką dziewczynę głupio-mądrą. Że ona tak naprawdę nie jest głupia, ona tam jakąś mądrość ma. Tylko, że czasami gada głupoty. Mariolka jest takim waszą sztandarową postacią, ale są też inne postacie. No tak, Mariolka była pierwsza, więc ona jak się tylko pojawiła, to jakby już się tak rozkokosiła na dobre. Jest z nami od kilku dobrych lat, ale po drodze też i pojawił się Jacek Balcerzak, słynny pięściarz z zanikiem pamięci krótkotrwałej. Jest również mnóstwo parodii, które wykonuje Igor, czyli jest i Makłowicz, Robert, jest i Kryspin, postać internetowa, ale również pojawiająca się u nas czasami na estradzie, biorąca udział w skeczach. Ale była też Jowita, radzę przypomnieć i sobie odkopać ten skecz z Jowitą. A ostatnio, i to jest niespodzianka, którą dzisiaj Państwu pokażemy na spektaklu, również postać Elżbiety Jaworowicz, którą no już mogę powiedzieć, że w sposób fantastyczny odgrywa. Brawurowy odgrywa Igor i myślę, że należą mu się oklaski, dlatego że nie znam żadnego faceta, który jest w stanie utrzymać pion w szpilkach rozmiaru 47, a on to potrafi. Ale słyszeliśmy, że pani Jaworowicz nawet jak zobaczyła swoją parodię w telewizji o Negdaj, zapragnęła pojawić się w naszym programie Paranienormalni Tonight, więc to chyba świadczy o tym, że jej się trochę podobało. Dlatego, że zapraszaliście w takim Paranienormalni Tonight, zapraszaliście tak. Znane różne osoby ze świata
no, kultury, sportu. Tak, tak, tak. No to była fantastyczna przygoda. Udało nam się zrealizować 2 sezony. Duże doświadczenie, ponieważ nauczyliśmy się tak naprawdę pracy, no trochę dziennikarskiej, z którą wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Pracowaliśmy w radiu, każdy z nas ma tą przygodę zaliczoną radiową. Jednak mimo wszystko spotkanie się z gościem, tak jak tutaj w obecności kamery, widzów i poprowadzenie tego w sposób nie do końca kabaretowy, to było wyzwanie. I liczymy na to, że jeszcze kiedyś może pojawi się 3 sezon i rozwiniemy skrzydła być może. Ale to było wspaniałe, że mogliśmy zapraszać mistrzów gry aktorskiej, mistrzów świata, mistrzów olimpijskich, jeżeli chodzi o sporty, mistrzów Europy. Także tak naprawdę siedzieli u nas na kanapie sami mistrzowie. Jak się współpracowało? No, fantastycznie. Ja myślę, że chyba śmiało możemy powiedzieć, że wtedy udało nam się nawiązać dużo fajnych takich przyjaźni. A wielokrotnie okazywało się, że ludzie, których poznawaliśmy wcześniej tylko i wyłącznie ze szklanego ekranu, w naszym programie zyskiwali, jakby pokazywali swoje inne oblicze, czyli jednak mieli dystans do siebie, potrafili wejść w różnego rodzaju zabawy, challenge, jakieś takie z naszymi postaciami w tym programie. I myślę, że ta współpraca układała się całkiem przyzwoicie, tym bardziej, że do 3. sezonu zapowiadali się już na przykład kolejni goście. Mieliśmy zakusy na Agnieszkę Radwańską. Zbigniew Boniek ponoć już był namówiony, pan prezes Zbigniew Boniek. Oczywiście, więc ta współpraca też dużo nam dała i dużo nas nauczyła. I niektóre te przyjaźnie, które nawiązały się gdzieś tam w trakcie trwania tego programu, trwają do dzisiaj, pielęgnujemy je. Dzisiaj zobaczymy program. Żarty się skończyły, tak? Nie, dzisiaj zobaczymy Pierwiastek z 3. Nasz ostatni program. To jest najnowszy. Tak, to jest taka wykładnia, myślę, naszych historii, rzeczy, sytuacji, scenek, które gdzieś nam się w życiu przydarzyły. A to w sklepie, a to na stacji benzynowej, a to gdzieś widzieliśmy coś w telewizji. Taki bardzo osobisty program, bo traktuje w zasadzie, trochę opowiadamy też o swoich przeżyciach. Dzielimy się swoim prywatnym życiem w ten oczywiście taki kabaretowy sposób. Michał uchyla rąbka tajemnicy i mówi, co mu się przetrafiło przed 40 na przykład. I czy lubi... Straszne rzeczy. I czy musicie lubi, to zobaczyć. I jak wyglądają jego relacje z osobistą teściową. To wszystko w tym programie. No i oczywiście na BIS nasz ulubiony Jacek Balcerzak w zupełnie nowej odsłonie, którą w pełni pokażemy podczas festiwalu kabaretowego w Opolu w tym roku. Także mamy nadzieję, że widzowie popłyną z nami, staną się jednym organizmem dzisiaj na tym spektaklu. I pożeglujemy po morzu humoru. Tak jest. I napijemy się później przepysznej wody. Prosecco bezalkoholowego. Nie, przepysznej wody z Krynicy po prostu. Tak. Gazowanej, mojej ulubionej. Czy jest szansa na to, że powstanie jakiś program na temat uzdrowiska Krynica? Bo to jest taki temat, który no, jeszcze, dużo ciekawych informacji by można tutaj jeszcze chyba nie jesteśmy w takim wieku, żeby myślę, że przyjdzie czas, że będziemy jeździć po uzdrowiskach i swoje zdrowie. Ale myślę, że postać, przepraszam, że ci wejdę słowo, myślę, że twoja postać dziadka już mogłaby... No tutaj pan profesor mógłby coś na temat uzdrowisk powiedzieć, bo ja byłem wszędzie. Byłem w Krynicy Górskiej, byłem w Krynicy Morskiej, byłem w Ciechocinku i tylko na naszym występie możecie się państwo dowiedzieć, gdzie przyjeżdżają najfajniejsze dziunie. Panie profesorze, za daleko. No trochę za daleko. Tu kabaret Paranienormalni. Witamy i pozdrawiamy z całego serca, z całej siły, przesyłając pozytywne wibracje. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich widzów MTV24. A z angielska MTV24. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Chciałbym zainaugurować cykl Krynica źródłem kultury. To jest po raz trzeci i dlatego tym bardziej poprosiłbym o gigantyczne brawa dla pierwszych kabaretu Paranienormalni. Macie fantastyczną zimę i w niektórych miejscach jeszcze zatrzymały się święta. Ale to tak fajnie, tu choinka, tam choinka, tutaj coś w ogóle i naprawdę. Ale jest drzewo, panie. I muszę powiedzieć, że świetnie wyglądacie, lepiej niż ostatnim razem, widać, że się powodzi. No zapowiadamy, że policja z Krynicy, a ty tak chodzisz? Wiecie, że policja w Krynicy tak chodzi? No było dużo śniegu, napadało, chciałem tylko podnosić wysoko nogi, no. To nie było. Wyglądałeś, że jakiś tornistra ci brakowało. Ja przepraszam. Za Roberta, w ogóle policjant z Krynicy, w ogóle.
Moja żona na przykład ma mi za złe, że ja za dużo siedzę przed telewizorem. I takie mam postanowienie noworoczne, że od tej pory będę leżał. Ale powiem ci, że ze stylizacją to zaszalałeś. Jest dobrze? Uuu, człowieku! Tak staraj się ubrać dobrze, nie rzucać w oczy, wiesz. Jak chora koska. Jaki nerwus, już się dzielę. Proszę, to pierwszy. Przecież nie o to mi chodzi, nie o taką rozczewkę. A jaką byś wolał rozczewkę? Inną. Inną, no to nie wiem, orzechowa, co? Ruchowa, kumasz, ruchowa. Ruchowa, nie ma takiej wódki. Ruchowa rozczewka, no stary. Aż A, no tak! Ludzie takie rzeczy robią, dobra. To ty się nie denerwuj, zobacz. Czy bokiem pokażę, żebym się lepiej widział? Uwaga, co się? Tak. Co to jest? Brzuszki nastające! A co on, kluczy szuka, co jest? 259! 260! Pierniczy, więcej nie robi. Cześć, co tak? Siemanero! No Igor, no matko jedyna, no błagam cię, no! Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym wieczorze z kulturą przez duże